Jesteśmy w Popowie Kościelnym w gminie Somianka i tu odbywa się 10. jubileuszowy już Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołec. W 2010 roku odbył się pierwszy festiwal, on się odbywał w Wieliszewie. Od tego czasu minęło 10 lat. Festiwale odbywały się w każdej z 7 gmin, które tworzą lokalną grupę działania Zalew Zegrzyński. W Somiance jesteśmy po raz drugi. Atmosfera jest wspaniała. Występuje 7 sołectw, które rywalizują ze sobą w 3 kategoriach. To jest występ sceniczny, smaki kuchnia regionalna i dorobek sołectwa, czyli prezentacja stoiska. Jest bardzo dużo ludzi. Festiwal jest zauważany, patronują mu władze rządowe i samorządowe, począwszy od Kancelarii Prezydenta. Corocznie otrzymujemy dedykacje, czyli takie statuetki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Każde sołectwo otrzymuje taką pamiątkę za uczestnictwo w festiwalu. Nagrody od ministra rolnictwa i rozwoju wsi, puchar laureata pochodzi od ministra. No i starostowie powiatów 3, które tworzą lokalną, które są na terenie naszej lokalnej grupy działania i 7 gmin. Poziom jest wysoki, z każdego festiwalu na festiwal ten poziom rośnie. Także już mamy nawet problem z doborem sołectw, bo nie wszystkie sołectwa mają taki potencjał, żeby rywalizować, ale właśnie taki jest cel tego festiwalu, żeby mieszkańcy tych wspólnot samorządowych nauczyli się, mieli odwagę być, promować się i współpracować, znaczy nauczyć się współpracy, nauczyć się współżycia między ludźmi. Chodzi o to, aby to poziom zaufania społecznego był coraz większy. I to się udaje, dlatego że pierwsze festiwale, jak pamiętam, było trudno zmobilizować sołectwa do uczestnictwa, a dzisiaj już całe gromady ludzi uczestniczą i mają odwagę występować na scenie, no i też prezentować kulinaria, czyli to, co według receptur, czyli dania według receptur starszych ludzi, ale też i współczesne dania. Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnej gminie Somianka. A na gościnnych występach w gościnnej gminie Somianka jest miejscowość, którą wszyscy kochają, czyli Kałuszyn. Kałuszyn, jedna z najbardziej aktywnych miejscowości w naszej gminie. Bardzo aktywnej gminie, ale wszystkie miejscowości się nie mogły dzisiaj się wystawić. Wystawiła się właśnie kałuszyńska społeczność. Ze mną jest pan Sołtys, pan Leszek Klejman, pani Angelika Pasek-Gilarska, szefowa Rady Sołeckiej, współpracownica naszego Sołtysa, dobry duch tego projektu, osoba, która zaraziła z panem Sołtysem wszystkich innych mieszkańców pozytywną energią i dzisiaj na Festiwalu Sołectw właśnie to są nasi reprezentanci i to, co oni za chwilę powiedzą, to chyba będzie główny clue tego dzisiejszego naszej wypowiedzi, ale myślę, że to za chwilę Państwo usłyszycie, ile czasu, ile energii i ile radości sprawiło im, żeby się dzisiaj popisać, przedstawić na Festiwalu Sołectw. Bardzo Państwu za to dziękuję, bo jednak godni reprezentanci naszej gminy, ale teraz oddam mi głos, jeżeli Państwo pozwolicie. Na początek Pani Angelika, a wszystko spuentuje wspaniały biegacz, wspaniały sołtys, 7 kadencja, pan Leszek Klejman. Pani Angeliko, bardzo proszę. Ciężkie zadanie nas spotkało, ale wydaje mi się, że podołaliśmy. Bardzo dużo jedzonka, bardzo dużo miłej atmosfery i generalnie super sprawa. Cieszę się, że mogliśmy reprezentować gminę Wieliszew, która jest tak aktywną gminą. To był też dla nas dosyć duży ciężar, ponieważ nie chcemy odstawać od standardów wysokich, które gmina daje i dlatego postanowiliśmy pokazać wszystko, co mamy najlepsze. Było i mięsko, i rybki, i potrawy z ziemniaka, i bigosy w 2 odsłonach. Wszystko, plus jeszcze
napitki, które cieszą się dosyć dużą popularnością. Ciężka praca za nami, ale też bardzo duża współpraca ze strony mieszkańców wsi, którzy zaangażowali się w pomoc i każdy coś tutaj przyniósł swojego, każdy w jakiś sposób pomógł, nawet dobrym słowem, to dla nas też bardzo dużo, że dobre słowo w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo istotne. Także cieszymy się, jak tutaj widać na naszym stoisku, końca kolejek nie ma, to oznacza, że nasze jedzenie się jeszcze nie skończyło, czym trochę odstajemy od reszty stanowisk, także jeżeli... Zapraszamy, jeżeli będzie możliwość kiedyś jeszcze pokazać, to zawsze zapraszamy. Kałuszyn dobrze karmi i dobrze poi. Oddaję głos sołtysowi. Ja tak też króciutko bym chciał powiedzieć. Chciałem jednocześnie jeszcze przypomnieć i podziękować naszemu radnemu Bartkowi Trzaskomie za duży, duży wkład, no i zaangażowanie chłopców z OSP. Ja może powiem tak, bez względu na wynik, bez względu na zajęcie jakiegokolwiek miejsca, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, wszystkim ludziom, którzy włożyli tyle energii i tyle zaangażowania w tą naszą wspólną pracę. I dziękuję jeszcze panu wójtowi, że nas jednak zmobilizował szczerze i pomógł. Szczerze nie byłem chętny ze względu na to, że to po prostu drugi raz z rzędu i wiem, jakie to jest wyzwanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i spróbujemy. Może będzie dobrze, zobaczymy, jak wyjdzie w końcowej klasyfikacji. Jeszcze tylko dodam, że chciałam podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Wieliszew, którzy zjawili się u nas tłumnie i oddali na nas głos, o czym wiemy, bo przychodzili się i tym chwalili. Dziękuję bardzo wszystkim naszym sołectwom za wsparcie. Już nie będę puentował, bo ci państwo chyba spuentowali wszystko, to ja państwu dziękuję, bo musiałbym chyba sam wystąpić, a Wieliszew jest słynny ze swojej aktywności, więc jesteście zbyt skromni i mam nadzieję, że komisja też zobaczyła wasze zaangażowanie, ale na pewno zwycięzcami w gminie Wieliszew jesteście wy. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Witam serdecznie wszystkich. W dniu dzisiejszym przyjechaliśmy z Nadleśnictwa Jabłonna, by wziąć udział w festiwalu sołectw. Przywieźliśmy ze sobą sadzonki z naszej szkółki kontenerowej w Skierdach, między innymi sadzonki sosny, modrzewia, brzozy i olszy. Przygotowaliśmy parę atrakcji dla dzieci, między innymi gry, układanki, kolorowanki. Również dorośli na naszym stoisku mogli zapoznać się z ciekawą ofertą Nadleśnictwa Jabłonna. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego nadleśnictwa, bowiem jest to bardzo, bardzo ciekawy teren. Mamy przepiękne lasy i warto spędzić ten jesienny czas na łonie natury w Nadleśnictwie Jabłonna. Serdecznie zapraszam. Dorota Rybkowska, starszy specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Jabłonna. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich z Gazety Powiatowej, wszystkich tych państwa, którzy nas oglądają. Chciałam powiedzieć, że reprezentujemy Dąbrowę Chotomowską, wiadomo, Dąbrowa Chotomowska, jedna z najlepszych, najlepsze sołectwo w gminie Jabłonna. Mamy tutaj swoje stoisko, jak widać, oblegane przez tłumy przybyłych tutaj gości na wspaniały festiwal sołectw. Naszą potrawą i naszym numer jeden jest kluska dąbrowska. Proszę bardzo, wszyscy, kluska dąbrowska. Kluska dąbrowska! Najlepsze. Proszę bardzo, pierwszy, który klecił tę kluskę, to jest nasz sołtys. Już jest troszkę zmęczony. Tutaj wspaniałe, te przepiękne dziewczyny, to wszystko są z Dąbrowy Chotomowskiej. Proszę państwa, wrażenia niesamowite. Oddam głos tutaj, możemy, przedstawicielowi młodszego pokolenia. Dzień dobry, zapraszamy, życzymy miłej zabawy. Bawimy się? Bawimy się! Najlepsza Dąbrowa Chotomowska! Najlepsza Dąbrowa Chotomowska! Najlepsza Dąbrowa Chotomowska! Szanowni państwo, jestem sołtysem Dębego. Do tego festiwalu przygotowaliśmy się prawie 10 lat. Chcieliśmy po prostu zrobić to dobrze. Ta jakby intencja tego festiwalu dojrzewała. Podgotowaliśmy różne festiwale w różnych miejscowościach i wreszcie w tym jubileuszowym 10. festiwalu chcieliśmy wystąpić. Zbrałem wokół siebie grono mieszkańców, którzy bardzo aktywnie w to się włączyli. Chciałbym w tym miejscu tym mieszkańcom podziękować.
Jak się przygotowaliśmy? Posłuchajcie, mieliśmy próby, a więc próby trwały już od tygodnia. Była burza mózgów, żeśmy robili próby, przymiarki, rozbieraliśmy od nowa. Panie sołtysie, zmieniamy to, a więc żeśmy to po prostu przerobili na kilka sposobów. Wreszcie wczoraj wieczorem żeśmy doszli do wniosku, że to jest dobre. Ustawiliśmy wszystko, zrobiliśmy zdjęcia, przyjechaliśmy z gotowym. Co prezentowaliśmy na tym dzisiejszym naszym stoisku? A więc prezentowaliśmy, ponieważ Dębe jest taką miejscowością, że na 490 mieszkańców jest 11 myśliwych, a więc w kraju to jest tak, że jeden myśliwy wypada na 450 osób. Natomiast u nas jeden myśliwy przypada na 35 osób. Jesteśmy taką wsią, gdzie i polowania, i łowiectwo to nasze hobby jest. Oprócz tego trudnimy się sadownictwem. Na dzisiejszy nasz piknik przygotowaliśmy dużo potraw, 80 potraw przygotowaliśmy z dziczyzny. No, widać było po frekwencji. Nasze stoisko było oblegane. Nasze panie tu się wykazały wielką odpornością, no bo posłuchajcie, obsłużyć tyle ludzi, co obsłużyliśmy, to przerosło i mnie nawet i je. Chciałbym tym paniom podziękować, bo to nie jest mój tylko trud, to jest ich właśnie. Ten wspólny wysiłek pozwolił na to, żeby tak wypadło. Myślę, że zaprezentowaliśmy się godnie. Poza tym chciałem powiedzieć coś na temat naszego występu scenicznego, a więc to był występ country. W Dębem country uprawiamy już od 18 lat. Ja to mówię, że mój wuj, jak przyjechał ze Stanów, to zaproponował, że country uprawiamy w Dębie, bo to country to jest taniec wiejski. No i żeśmy od tego zaczęli i w tej chwili rozrastamy. Mamy fajny już zespół, mamy countrowy zespół. Takim jakby szefem tego zespołu jest Grzesio Okopka, który jest takim promotorem country nie tylko w Polsce, ale w Europie. I my staramy się to z nim razem kontynuować. Myślę, że to chyba wszystko. Jeszcze raz chciałbym podziękować za ten trud tym wszystkim naszym paniom i do zobaczenia na następnym festiwalu. Dziękuję. Chciałabym również w imieniu naszej grupy podziękować naszemu sołtysowi, który jest wspaniałym, ciepłym człowiekiem, takim naszym trochę tatą, i naszej pani sołtysowej, która jak mamusia nas ogarnia, dopinguje do dalszej pracy. Zapraszamy w przyszłym roku na następne spotkania i myślę, że państwo wszyscy też przyjadą i będą głosowali na Dębę. Zapraszamy do Dębego. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Paweł Tyski, jestem sołtysem Zegrza Południowego. Zostaliśmy poproszeni przez gminę Nieporęt o udział w festiwalu sołectw. Nasze przygotowania polegały na przedstawieniu artystycznym, na przygotowaniu poczęstunku kulinarnego i na krótkiej historii Zegrza Południowego plus informacji o naszej miejscowości. Przygotowaliśmy, jako że Zegrze leży nad jeziorem zegrzyńskim, przygotowaliśmy poczęstunek rybny. Powiem szczerze, zupa rybna z leszcza zrobiła niesamowitą furorę. Momentalnie nam zeszło, nawet nie mogliśmy się doczekać na drugą komisję, która oceniała walory artystyczne stoiska, ponieważ no tutaj uczestnicy tego festiwalu nas dosłownie napadli i zupa była wyśmienita. Jeśli chodzi o wystrój namiotu naszego stoiska, no to bardzo duża pomoc przedszkola Zegrza Południowego i no generalnie wystrój żeglarsko-wędkarski, tak? Natomiast występ artystyczny to jak najbardziej historia Zegrza, Jeziora Zegrzyńskiego, no i tej słynnej paskudy zegrzyńskiej. Już teraz myślę, że po tym występie wszyscy wiedzą, skąd jest ta paskuda zegrzyńska. Przede wszystkim dziękuję mojej Radzie Sołeckiej, kolegom z Rady Sołeckiej. Dziękuję małżonce, dziękuję pani dyrektor Kołodziej z przedszkola za udzielone pomoc w postaci fantów i wszystkich i wystroju do tego namiotu, do wystroju namiotu. Oczywiście mieszkańcom, którzy pomogli i mieli ogromny wkład w przygotowanie poczęstunku, tak? Bo bez niego by ich nie było. To oni musieli tą rybę skrobać i ją później ugotować. No i myślę, że gminie, tak? Która bardzo mocno mnie wspierała, koleżanka Kinga Szraga, Basia Kopcińska. No naprawdę wsparcie ogromne. Dziękuję bardzo.